Większość kojarzy go z Jamesem Bondem. I bardzo dobrze, bo smoking to garnitur do zadań specjalnych. Zadań, które zresztą każdy z nas co jakiś czas wypełnia. Dlatego warto rozważyć zaopatrzenie się w taki strój. Witajcie na czasie dżentelmenów. Nazywam się Łukasz Kielban, a dzisiaj opowiem Wam o smokingach. O ich historii, zasadach noszenia, dodatkach, a także detalach, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie. A jeśli zainteresuje Was taki strój, na koniec opowiem Wam, gdzie go kupić w bardzo dobrej cenie. Prawdopodobnie kojarzycie słowo tuxedo, które jest amerykańskim określeniem na smoking i wiąże się z legendą powstania tej wersji formalnego garnituru. Rzekomo po raz pierwszy założono go w drugiej połowie XIX wieku w miejscowości Tuxedo Park w Nowym Jorku. Brytyjczycy jednak twierdzą, że oni już wcześniej szyli taki strój. Sami nazywają go zresztą dinner jacket i ja nie myślę używać słowa tuxedo. Natomiast strony niezaangażowane w ten konflikt pozostają przy trzeciej nazwie – smoking. Ciekawe, czy wiecie, skąd ona pochodzi. Od smokingu bardziej elegancki był żakiet i oczywiście frak, ale z czasem smoking wyparł swoich kuzynów z pozycji najpopularniejszych ubrań na uroczyste okazje, pozostawiając tym ostatnim tylko szczególnie odświętne momenty. Smoking to garnitur wieczorowy czarny lub ciemnogranatowy w odcieniu Midnight Blue. Jest to odcień, który tylko przy dobrym świetle ujawni, że nie jest czernią. Spodnie są w kolorze marynarki, z wyjątkiem przypadku, gdy marynarka jest biała lub ecru, a ich szew boczny jest obszyty jedwabną taśmą, zwaną lampasem. Do smokingu zakładamy zawsze białą koszulę z mankietami francuskimi, czyli na spinki, oraz krytą plisą, żeby nie było widać guzików. Spodnie od smokingu nie zapinamy na pasek, zawsze nosimy je na szelkach, najlepiej białych. Szelki zapinamy oczywiście na guziki, a nie na żabki, które są tylko półśrodkiem. Pod marynarką nosimy koniecznie czarną kamizelkę lub czarny pas hiszpański, zwany też pasem smokingowym. Podobno jeszcze przed wojną mężczyźni stronili od takiego pasa, który był typowy raczej dla tancerzy. Niemniej z czasem te pasy przyjęły się i obecnie prawdopodobnie są nawet chętniej wybierane do smokingu niż kamizelki. Pas służy z jednej strony zasłonięciu wykończenia spodni, ale co ważniejsze, wydłuża też sylwetkę poprzez optyczne wydłużenie nóg. Jak się przyjrzycie, zauważycie, że pas smokingowy posiada zaszewki skierowane ku górze. Wywodzą się one stąd, że pierwsze pasy hiszpańskie posiadały kieszonki w takim kształcie. Dużym błędem byłoby założenie do smokingu białej kamizelki i białej muszki. Taki zestaw jest zarezerwowany dla fraka. Natomiast biała muszka przy smokingu to atrybut kelnera. Również krawat byłby błędem. Wybieramy po prostu czarną, wiązaną muszkę. Marynarka smokingowa różni się kilkoma detalami od klasycznej wersji. Posiada klapy szalowe, bez kozerki, tak jak w tym wypadku, albo ostre, zamknięte. Te klapy pokrywa się czarnym jedwabiem, z którego wykonane są również lampasy. Tej samej tkaniny używa się, by pokryć guziki marynarki. Smokingi występują w wersji dwurzędowej albo jednorzędowej z jednym guzikiem, który zawsze zapinamy, kiedy stoimy. Marynarka natomiast nie posiada z tyłu żadnych rozcięć, czyli szliców. Zwróćcie też uwagę, że kieszenie marynarki nie posiadają patek. Wszystko po to, żeby zachować prostotę tego stroju. Zwieńczeniem smokingu powinna być biała lniana poszetka, a jeśli występuje butonierka, możemy do niej włożyć biały goździk lub gardenię. Do smokingu zakładamy buty czarne, lakierki lub pięknie wypolerowane ze skóry licowej. Nadadzą się tutaj oksfordy albo lotniki. Oczywiście w tym wypadku nie eksperymentujemy z kolorami skarpetek. Smoking został stworzony do sztucznego oświetlenia, dlatego zakładamy go tylko po zmierzchu. Dopiero wówczas pięknie będzie grał błysk na jedwabnych klapach i lampasach nogawek. Zakładamy go na szczególne okazje, takie jak wesela, wyjście do opery, filharmonii, albo na bal sylwestrowy i inne imprezy o charakterze jednocześnie oficjalnym i rozrywkowym. Zwłaszcza jak na zaproszeniu jest hasło Black Tie. Tak. Taki strój z pewnością będzie doskonałym dopełnieniem wyjątkowych momentów w życiu. Ten film powstał przy współpracy z Miller Menswear, producentem tego smokingu. Jeśli udało mi się Was przekonać do tego typu ubrań i chcielibyście sobie kupić taki smoking, możecie to zrobić. W opisie tego filmu znajdziecie kod rabatowy, który pozwoli Wam na zakup tego konkretnego smokingu wraz z muszką, koszulą i pasem smokingowym w okolicy 2000 zł. Ta oferta trwa do 27 listopada. Moim zdaniem jest bardzo dobra. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie filmu, jak i w artykule na blogu czasdżentelmenów.pl. A gdybyście mieli jakieś pytania na temat smokingów, piszcie śmiało w komentarzach pod tym filmem. Ja na tym kończę, a my widzimy się w kolejnym filmie.
Zatem pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć.